Nominowani w kategorii Lider Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Stolmir Marek Łukasiak to producent drzwi, okien, mebli i schodów. Realizacja pierwszego projektu polegała na wybudowaniu hali produkcyjnej, zakupie maszyn, urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki tym inwestycjom możliwe było wprowadzenie nowych produktów, okien drewniano-aluminiowych i okien drewnianych, pasywnych, energooszczędnych. Drugi projekt dotyczył wdrożenia nowych technologii i w efekcie rozszerzenia oferty o nowe produkty, drzwi wewnętrzne i ościeżnice. CE2 Tech Consulting to nowoczesna firma specjalizująca się w pomiarach emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu polegała na wprowadzeniu usług pomiarowo-doradczych w zakresie badania gazów i pyłów z procesów technologicznych, czyli badań z zakresu ochrony środowiska. Główny element inwestycji to wyposażenie laboratorium w certyfikowane urządzenia. Druga dotacja obejmowała zakup mobilnego laboratorium, pozwalającego na świadczenie nowych usług w terenie. EMIX Jacek Sałasiński. EMIX jest firmą zajmującą się zarządzaniem dokumentami, w tym porządkowaniem dokumentów, przechowywaniem we własnych archiwach, zarządzaniem powierzoną dokumentacją oraz jej brakowaniem po okresie obowiązkowego przechowywania. Inwestycja przedsiębiorstwa EMIX dzięki możliwości wejścia w niszę w obszarze przechowywania i zarządzania dokumentami i informacjami pozwoliła zwiększyć sprzedaż, jak również rozszerzyć działalność na cały kraj.